tym odcinku dowiesz się o sposobach reklamowania za pomocą katalogu produktów na Facebooku. Poznasz sposób docierania do nowych klientów, powracania do tych, którzy byli na stronie, ale nie kupili, oraz do tych, którzy porzucili koszyk. Lecimy! Macie czasem tak, że kompletnie nie wiecie, co na siebie włożyć. Patrzycie na te wszystkie ciuchy i mówicie: kurde, no nie mam nic ciekawego. Oczywiście do pani jest to pytanie retoryczne, bo gdybym was nie znał i gdybym nie miał żony, to bym nie wiedział, że jest tak za każdym razem. No ale jak się domyślacie, nie o ciuchach będziemy mówili, tylko o sprzedaży. Sprzedaży celowanej w sklepach internetowych. Czyli o sprzedaży, która właśnie odpowiada na te pytania. Co klient, klientka ma ochotę dzisiaj założyć? Dlatego właśnie w kampaniach reklamowych wykorzystujących katalog produktowy będziemy wyświetlać takie produkty, którymi klient jest zainteresowany i dokładnie tym klientom, którzy właśnie tego szukają. Bo bez sensu jest reklamować klientce jeansy w momencie, kiedy wybiera się na Sylwestra i chce założyć sukienkę. W pierwszym materiale wideo powiedzieliśmy sobie o tym, czym w ogóle jest sprzedaż w katalogu i w jaki sposób można ją zintegrować, katalog ze swoim sklepem. A tym razem chcę się zająć, jakie są formy targetowania, czyli komu te reklamy mają się wyświetlać. Tutaj są bardzo ciekawe opcje i właśnie teraz sobie o tym powiemy. Pierwsza opcja targetowania jest to targetowanie do nowych potencjalnych klientów, czyli docieramy do kompletnie zimnego ruchu. Tutaj w tej grupie będą przede wszystkim osoby, które jeszcze nie były na naszej stronie, nie były na naszym sklepie, nie widziały naszych produktów, nie były aktywne w stosunku do naszych reklam, nie udzielają się na fanpage'u. Oczywiście w tej grupie też znajdą się osoby, które już kupiły na jakieś nasze produkty, bo algorytmy nie są idealne, tak? Natomiast to będzie naprawdę bardzo mała część osób. Algorytmy w tym targetowaniu będą się skupiały na tym, żeby docierać cały czas do nowego potencjalnego klienta. Dodatkowo w tej opcji możesz zauważyć coś takiego jak grupę Advantage Plus, czyli grupa startowa. Jest to grupa, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i powiem Ci szczerze, warto to zrobić. W ustawieniach konta reklamowego możesz zaimportować swoich dotychczasowych klientów i na podstawie tych leadów algorytmy będą wiedziały, jaki jest profil Twojego klienta. W tym miejscu też możemy wykluczyć niektóre grupy odbiorców i tutaj warto wykluczyć osoby, które kupiły na naszym sklepie chociażby w przeciągu ostatnich 10 dni. I to właśnie ta kampania i ten sposób targetowania, czyli zupełnie do nowych klientów, jest pierwszą główną kampanią, pierwszym filarem z naszego pierwszego materiału wideo. Dlatego jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to szukaj gdzieś linku do góry, na dole, po bokach, ponieważ warto obejrzeć, żeby mieć obraz całej sytuacji. No i w ten oto sposób przechodzimy do drugiej metody targetowania naszych odbiorców, czyli reklamy retargetowane. Jak włączymy sobie tutaj coś takiego jak retargetowanie reklamy wśród osób, które podjęły interakcję z swoimi produktami na Facebooku i poza nim, to włączy nam się znacznie większa ilość opcji. Ale tutaj musimy się zatrzymać na sekundę. Dlaczego? Ponieważ jeżeli Twoja analityka, czyli wszystko to, o czym mówiliśmy w pierwszym materiale wideo, Pixel Facebooka i API konwersji nie zbiera odpowiedniej ilości zdarzeń, to te opcje nie będą miały możliwości działać. Dlaczego? Bo algorytmy nie będą wiedziały, kto to jest klient retargetowany i jakie ma wyświetlać im reklamy. Nawet rymuje. I co możemy zrobić w tej strategii wybierania grupy odbiorców? Pierwsza, podstawowa, to są osoby, które były na naszej stronie, przeglądały jakieś tam nasze produkty, ale nic nie zrobiły dalej, nie dodały do koszyka i oczywiście też nie kupiły. To właśnie do tych osób będzie uruchomiony drugi filar z pierwszego materiału wideo. Tak więc jeszcze nie oglądałeś, koniecznie obejrzyj. Tutaj też oczywiście ustawiamy retencję naszej grupy odbiorców. Po co? Po to, aby jednocześnie też ustalić, przez jaki czas reklamy będą się wyświetlać tym osobom. Warto tutaj sobie ustawić około 5 do 6 dni. Kolejna grupa osób są to osoby, które były na naszym stronie, przeglądały produkty, dodały coś do koszyka, ale nie dokonały zakupu, czyli stworzyły tak zwany porzucony koszyk. Co się wówczas dzieje? Wówczas algorytmy we współpracy właśnie z katalogiem produktów zaczną wyświetlać reklamy dokładnie z tym produktem, który został w koszyku. Twoim zadaniem jedynie jest dopisanie na przykład do kreacji reklamowej jakiegoś kodu rabatowego 5% albo informacji o tym, że są to ostatnie sztuki, po to, żeby klienta właśnie zmotywować do tego, żeby zakupił tu i teraz. Kliknięcie w reklamę przekieruje klienta bezpośrednio do tego koszyka, w którym już jest ten produkt, tak więc tutaj może bardzo łatwo zrealizować sprzedaż, a Ty w ten sposób odzyskujesz porzucone koszyki. Dodatkowo też możemy ustawić sobie sprzedaż krzyżową. W jaki sposób to działa? Przyjmijmy, że na przykład klient kupił garnitur na Twoim sklepie internetowym i dodatkowo masz też zestaw na przykład z krawatami albo z koszulami. Algorytmy widzą, że ten klient kupił garnitur, dlatego też zaczynają mu za chwileczkę wyświetlać koszule bądź też krawaty właśnie. To, co musisz wiedzieć, że sprzedaż w katalogu na Facebooku to nie tylko i wyłącznie sprzedaż produktów fizycznych. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj aż 5 rodzajów katalogów. Jeden z rodzajów
w katalogu, to właśnie coś dla zmotoryzowanych, czyli dla osób, które na przykład sprzedają samochody w komisie. Katalog jest dostosowany do tego, żeby wybrać model samochodu, wpisać pojemność silnika i tak dalej. Tak więc no wtedy twoja sprzedaż w komisie naprawdę może przyspieszyć. Kolejny rodzaj katalogu produktów na Facebooku to podróże. Tutaj możesz rzucić właśnie różnego rodzaju wycieczki, jeżeli prowadzisz biuro podróży, możesz rzucić bilety lotnicze, jeżeli właśnie takie sprzedajesz. Ten katalog rozwiązuje też jeden bardzo ważny problem. Biura podróży no, mają taki problem, że owszem, trafiają do klientów, którzy może kupią wycieczkę i polecą na wycieczkę, ale dopiero za 6, 8 czy 10 miesięcy. Sprzedaż w katalogu rozwiązuje ten problem, ponieważ możemy właśnie z naszymi wycieczkami czy biletami docierać do osób, które właśnie tego teraz potrzebują. Mamy też katalog dla nieruchomości, dla lokalnych usług, dla lokalnych produktów. Każdy znajdzie coś dla siebie, natomiast pamiętaj o bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli analityka, jeżeli te wszystkie zdarzenia, ustawienia, o których mówiliśmy w pierwszym materiale wideo, nie będą odpowiednio zrobione, to twoje algorytmy będą strzelały samymi ślepakami. Ponieważ nie tylko nie będą wiedziały, komu mają się reklamować, dodatkowo też nie będą wiedziały, co wyświetlać. No trochę tego jest, co? I na pierwszy rzut oka niektórzy pomyślą, że jest tego stanowczo za dużo i że można się pogubić, ale kiedy zaczniesz analizować, wertować i wybierać te opcje, które będą odpowiednie dla twojego sklepu, no to resztę wtedy pominiesz i robi się tego znacznie mniej. Ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Tak jak w robieniu kampanii reklamowych, tak samo sprzedaży w katalogu, no można też popełnić błędy. Żeby tych błędów nie popełniać, warto zapisać się na listę powiadomień na mój najnowszy kurs dla e-commerce właśnie, kurs VOD, w którym krok po kroku będę przeprowadzać przez wszystkie etapy prowadzenia marketingu dla sklepu internetowego. Począwszy od ustawienia odpowiedniej analityki, poprzez konfigurację menedżera reklam, poprzez tworzenie kampanii reklamowych właśnie na do tego pierwszego, drugiego i trzeciego filaru. W pierwszym materiale wideo o tym mówiliśmy i wszystkie inne opcje, które będą dmuchać w żagle po prostu twojej sprzedaży. Tak więc szukaj gdzieś linku do góry na dole, po bokach, w zależności od tego, gdzie to wideo oglądasz. Zapisz się na tej liście, bo premiera kursu VOD dla e-commerce już 18 listopada. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Koniecznie daj komentarz, jeżeli masz pytania, to pisz w komentarzu. Jeżeli ci się podobał ten materiał, obejrzałeś do tego momentu, daj łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Trzymaj się, hej!